Dzisiaj jestem u fryzjera. Trzeba zrobić odrost i przykryć trochę siwe włosy. Chodzę do tej fryzjerki już od lat. Ja myślę 20 plus. Normalnie zżyłyśmy się. Nie wiem, jak to będzie, jak się wyprowadzimy. I już jej nie będzie. Będzie trochę przykro i nie wiem, kto mi będzie włosy robił. Chciałam Wam pokazać uchwyty, które zakupiłam do szafek, tam do tego domu. My tam mamy srebrne, a ja kupiłam właśnie czarne. Przychodzą one z 4 śrubkami w zależności od grubości tych drzwiczek, więc są dłuższe i są krótsze. Myślę, że to będzie bardzo fajnie wyglądało. No to jest pudełko, ale też takie białe, więc myślę, że będzie fajnie to wyglądało. Dosyć ciężkie, fajnie wykończone. Nie jest coś takiego, że ta farba będzie odpryskiwać. Przynajmniej ja tego nie widzę tutaj. No i powiem Wam, że kupiłam je na Amazon. Najpierw pojechałam, zobaczyłam w Menards. To jest taki właśnie sklep, coś podobnego do Home Depot. Ci, co tutaj mieszkają, to wiedzą. A w Polsce, ci, co mieszkają, czy gdzie indziej, no to jest taki sklep właśnie, jak my byliśmy razem. To znaczy, Wy byliście razem ze mną, jak oglądałam sprzęty kuchenne. No i właśnie były tam takie uchwyty, tylko że dosyć drogie. Taki jeden uchwyt w Menards kosztował 4,09 $. A z kolei na Amazonie ja za 30 uchwytów zapłaciłam chyba $23. Z tego samego materiału ten sam komplet dwóch śrubek, czyli dłuższe i krótsze. Także no powiem Wam szczerze, chyba Amazon to wszystkich wygryzie z cenami, dlatego że no za jeden uchwyt $4. Teraz my tam mamy, w sumie potrzebujemy 31 uchwytów, no to troszeczkę by wyszło, a tutaj za 31 uchwytów zapłaciłam właśnie 20 parę dolarów, musiałabym sprawdzić. Także będą uchwyty wymieniane. Wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądało właśnie z całym tym sprzętem tam i z tą naszą kuchnią. Nawet ktoś się mnie w komentarzach pytał, czy mam zamiar wymieniać właśnie uchwyty na czarne. No i tak właśnie będą. W związku z tym, że my już tam mamy takie uchwyty, taki sam rodzaj, tylko że srebrne i te odstępy w dziurkach, już są dziurki w szafkach, więc no nie można zmienić na inne. To znaczy, można by było może zmienić na inne, ale musiałyby pasować te dziurki. Ja osobiście nie lubię jakichś tam takich wygiętych, jakichś takich dziwnych, więc ja wzięłam zwykłe, proste, co mi się wydaje, że będzie bardzo fajnie wyglądało z naszą kuchnią. A tutaj w tym pudełku mamy te zawiasy. O matko, to bardzo takie ciężkie, co już Wam też pokazywałam właśnie, że będziemy tam wymieniać, czyli mamy zawiasy zakupione. I też przychodzą właśnie ze śrubkami, czyli po prostu to było ciężkie, tego nie wysyłaliśmy, to po prostu wymienimy sobie, jak już tam będziemy mieszkać, to będziemy ściągać drzwi po kolei wszystkie, żeby pasowało i wymienimy zawiasy, które już właśnie czekają. Wczoraj moja młoda była na farmie ze zwierzątkami i tam były też była możliwość zbierania właśnie malin, przywiozła to tutaj, ale słuchajcie, no masakra. Troszkę się takie zepsuły, ale wybrałam te, co mogłam wybrać. I zrobię takie jakby racuchy z malinami. Więc tu już mam, będę robiła ciasto, dodam malinki i na małej patelni zrobię takie właśnie ala jakby racuchy, ale z malinami dzisiaj na taki deser. A pogoda za oknem... No nie za ciekawa. Pada, pada i znowu się zaczyna robić to samo, a u nas robią drogę. Widzicie? Dzisiaj nawet. I jest wilgoć. Pierwszy raz właściwie robię takie naleśniki, racuchy z malinami. Nie robiłam nigdy, więc tutaj już je mam. Właśnie nagrzewam teraz patelnię i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Malinki trochę takie kwaśnawe są, ale ja sobie dałam troszeczkę cukru, bo musiałam, słuchajcie. Mm.
Dobrze, nie widzicie mojego mlaskania? Rewelacyjne, bardzo dobre. Polecam, jak macie jakieś malinki, zrobić coś takiego, bardzo fajne. Można może więcej, może cukru troszkę dodać, czy coś, żeby one były mniej kwaśne, ale ja sobie tak właśnie troszeczkę posypałam na wierzch, czy nawet jakaś może bita śmietana, naprawdę bardzo dobre. Debata, pierwsza debata prezydencka na CNN. Ajajaj. Słuchajcie, nie wiem co powiedzieć, bo nie chcę się określać politycznie na moich vlogach, ale dobrze tego nie widzę. Czy naprawdę nie ma kogoś innego, kto by startował w wyborach prezydenckich w tej naszej tutaj Ameryce? To jest po prostu... Ja nie wiem nawet jak to określić, co powiedzieć. Ale wydaje mi się, że jest tyle ludzi, nie wiem, młodszych, co mogliby startować, bo to aż się nieprzyjemnie ogląda. Nie wiem, czy wy mieszkający tutaj oglądacie debatę, czy interesujecie się polityką, ale powiem wam tak, że normalnie... Ja nawet nie wiem, jak odebrać tą debatę i w ogóle jak się do niej ustosunkować. Ale mam wrażenie, że po prostu z deszczu pod rynnę z tym wszystkim. Czy naprawdę nie ma młodszych kandydatów, bardziej takich, ja nie wiem, którzy no, zrobiliby dla tego kraju coś lepiej? Coś okropnego. Normalnie nawet nie wiem, co powiedzieć, ale tak oglądam i się zastanawiam, że Ameryka taką potęgą jest, a nie potrafi mieć normalnych kandydatów na prezydenta. Szok.